Michał Wesołek, Team Huawei. Będziemy rozmawiali dzisiaj o tym, jak wykorzystać efekty specjalne albo wytworzyć je sobie także w czasie robienia zdjęcia. Tak jest, dokładnie. Można powiedzieć, że taki tryb portretowy, tak, o którym dzisiaj będziemy mówić, wydawał się takim efektem specjalnym, nie do osiągnięcia jeszcze kilka lat temu. Wszystko w telefonach. Rozmyte, tylko twarz pięknie wyeksponowana. To było coś, na co ludzie, którzy używali telefonów, robili nimi zdjęcia, bardzo długo narzekali, aż w końcu zaczęły się te... Portret to zawsze się kojarzyło tak, że to jest jakieś święto, przychodzi pan z obiektywem, pozujesz parę godzin, on patrzy w to swoje okienko ileś razy, a tu nagle przychodzisz z telefonem i efekt jest bardzo podobny. To prawda. Także znowu zaciera się ta granica między telefonami, a między lustrzankami, które ze sobą nosimy. No i jest przełamana kolejna granica, tak? Bo coś, co było kiedyś dostępne tylko i wyłącznie dla lustrzanek, tak jak mówisz, w tej chwili wyciągamy telefon, no i zaczyna się praca z modelem, tak? Natomiast... Chociaż to jest trochę inna praca, no bo jednak ta duże body i obiektyw i tak dalej, to budowało zupełnie inną relację. Sam telefon, kiedy stoisz prosto przed twarzą, też zupełnie wymaga trochę czasem dłuższej rozmowy, żeby przekonać kogoś, że to wyjdzie tak samo dobrze. Chyba nie. W sensie... No. Dlatego, że miałeś wielki aparat z wielkim obiektywem, no to... tak? Mówiąc kolokwialnie, teraz masz tylko telefon. Straca się dystans między tobą, jako fotografem, a osobą, którą fotografujesz. Już ta maszyna nie jest pośrodku, tak? Jest szansa na więcej kontaktu wzrokowego. No i jest szansa na zbudowanie relacji, poznanie emocji tej drugiej osoby, no bo tylko tak jesteśmy w stanie zrobić fajny portret. Ja też dlatego właśnie mówię o tej rozmowie, bo ona chyba przy portretowaniu jest najważniejsza, że zależy bardzo od tego, w jaki sposób fotograf z kimś rozmawia. Już nawet spust migawki jest często wtórny do sposobu, w jaki wytwarza atmosferę na planie. No tak, bo pytanie, co chce osiągnąć tak naprawdę fotograf, tak? Czy jest to fotografia, która, nie wiem, ma trafić na okładkę czasopisma, tak, albo rozmawia, nie wiem, ze światowym przywódcą? Czy jest to przyjaciel, przyjaciółka i chce po prostu uchwycić czas spędzający, który razem spędzają gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy, na przykład na wakacjach, tak? Czy jest to moja żona, tak? Jesteśmy gdzieś razem i chcę uchwycić jej uczucia. To wszystko wymaga właśnie kontaktu z drugą osobą i tak naprawdę tym sposobem portret staje się bardzo trudną fotografią, tak? No bo tutaj nie tylko fotograf, nie tylko sprzęt, no, ale i też partnerka po drugiej stronie obiektywu, po drugiej stronie telefonu. Mam nadzieję, że przyzwyczailiśmy was wspólnie z Huawei do tego, że we wtorki pokazujemy pracę Michała w Gdańsku u niego na planie. No to lecimy na 2 minuty, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bokeh, chociaż brzmi po francusku, jest tak naprawdę japońskim słowem oznaczającym rozmycie. Efekt ten uzyskamy również robiąc zdjęcie naszym smartfonem. Robiąc zdjęcie, nie zawsze będzie nam zależało, żeby było całkowicie ostre. Czasem będziemy chcieli rozmyć tło, zwłaszcza stosując tryb portretowy. Takie rozmycie, efekt bokeh, dodaje zdjęciu dużo atrakcyjności i tajemniczości. Huawei P30 Pro ma niesamowity aparat złożony z 4 modułów. 3 z nich to standardowe obiektywy, natomiast 4. moduł, nazywany Time of Flight, jest specjalnym, przeznaczonym do zdjęć portretowych. Pozwala on nam w połączeniu ze sztuczną inteligencją dokładnie mierzyć odległość między fotografowaną osobą a nami, dzięki czemu uzyskujemy zdjęcie bardzo wysokiej jakości. A zaraz pokażę wam to wszystko w praktyce. Zaczynamy sesję zdjęciową. Mamy modelkę, uruchamiamy aparat, włączamy tryb portretowy, kadrujemy sobie i teraz dzięki 4 modułom, w tym jednym specjalnym Time of Flight, jesteśmy w stanie zrobić genialny portret. Ten moduł pozwala nam na zrobienie zdjęcia, w którym tło będzie idealnie rozmyte, a portret, który uzyskamy, będzie mógł śmiało konkurować z najlepszymi lustrzankami.
Kontrola głębi ostrości i możliwość zrobienia idealnego portretu to to, co przybliża fotografię mobilną do fotografii profesjonalnej. Marta, modelka. Zapamiętałeś wszystkie imiona swoich modelek? Tak, swoją drogą? Tak. Nie było ich tak dużo, szanowni państwo, szczęśliwie. Co jest tak naprawdę najistotniejsze z twojej perspektywy dzisiaj, kiedy technologia się zmienia, świat się zmienia i też konkurencja z uwagi choćby na Instagrama, gdzie możesz podejrzeć zdjęcia, do których do tej pory nie miałeś dostępu. Co sprawia, że ty wiesz, w którą stronę pójść, żeby ono było wyjątkowe, zdjęcie? To jest ciężko powiedzieć tak naprawdę, tak? Bo to jest coś takiego jak po prostu taki klip, tak? Że dziś jestem, widzę, że jest jakaś sytuacja, tak? Na pewno, żeby osiągnąć niepowtarzalne zdjęcie, trzeba wyjść ze studia, tak? Ciężej zrobić w studiu, dużo więcej wyjątkowych elementów jest się w stanie złapać, będąc na dworzu, spacerując, zwiedzając, tak jak chociażby w materiale, no tak? Ale właśnie byliśmy na Molo w Brzeźnie. Prosta rzecz. Jesteś na Molo w Brzeźnie, nie jesteś sam, jest tam ileś osób, nie? Masz modelkę i myślę, że taki prosty element jak te okulary u Marty tutaj zagrały też fajnie, prawda? A robiliśmy zdjęcie totalnie w drugą stronę, tak? I w pewnym momencie się odwracam, patrzę, że tu ciemne niebo, tu słońce, tak dalej, Marta się ustawia, widzę, że w jej szkłach zaczyna się niebo odbijać. Tak, to jest właśnie ten element takiego przypadku, no ale tego przypadku też trzeba szukać, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, tak? Ruszyć się z kanapy, z domu, wziąć telefon, wyciągnąć i zacząć szukać fajnych miejsc do robienia zdjęć. No i mieć z kim robić te więcej zdjęcia. Więcej miałeś modelek czy modeli na planie? Modelek. Dobrze. Moją główną modelką jest moja żona. Jeśli pozwolisz teraz przez chwilę przynajmniej. Make-up jest. O. Możesz próbować. Okej. Dobra. To ja w takim razie. Co jeszcze zrobić? Mikrofon bym zdjął, kochany, ale zostawmy go już. Dobra, powiem dobra. Jeszcze. Później zrobimy bez mikrofonu. Dobrze. Dobra. Słuchawkę zostawię, bo oni tam strasznie krzyczą, wiesz? Pilnuj Michała, niech się nie rozgaduje. Tak cały czas mówią. Ale ja się rozgaduję. No. Dobra, mam odpalony tryb portretowy. Ale chcesz ode mnie, żebym był smutny, radosny, sponiewierany życiem, czy... Co zagrać? Groźny? Groźny. Dobra. Dawaj. Ale nie mogę się garbić jeszcze, nie? Tak, jakoś tak. A co z tą groźną miną? Nie wiem. Nie potrafisz być groźny? Nie. To w takim razie uśmiechnięty. Zobacz, serce na dłoni. O właśnie, serce na dłoni było super. Jeszcze jedno serducho. Dobra. I ostatnie. O, ja mam tylko jedno, ale tak. Jest serce na dłoni? Nie jest, tylko no skrzywy. Wiesz, co jest najgorsze właśnie? Czytałem ostatnio taką analizę, przepraszam, u mnie tutaj, ale czytałem analizę całkiem serio, że we Włoszech zrobili na specjalnym kongresie chirurgów plastycznych była cała dyskusja poświęcona temu, że ludzie poprzez selfie nagle zauważyli siebie, tak jakby nigdy na siebie w lustrze nie patrzyli. Patrzyli, ojej, to jest do poprawy, to jest do poprawy, to jest do poprawy i to jest do poprawy. Natomiast tu zdjęcie jest okej, nie do poprawy, natomiast z modelem bym jeszcze popracował. To jest często tak, że ludzie za dużo widzą, tak? I tak naprawdę nikt inny nie dostrzega tego błędów, które my dostrzegamy. To jak ci wyszło, mamy z tyłu kamerę, żeby widzowie mogli zobaczyć twoją rękę raczej niż ten. Nie, no pięknie, prawda? No. Idealne. Tak. Ale spróbujemy sobie popatrzeć. Patrzę, wiesz co, od razu patrzę, tak, patrzę wszystko, czy w studiu widać tam więcej niż, czy widać, nie widać więcej niż byśmy chcieli, ale dobrze wyszło. Na ile dzisiaj... Albo inaczej, jakie masz sposoby na to, żeby tego swojego modela też otworzyć? Nie macie czasem chwilę, chcesz, żeby powstał fajny portret, który będzie zapamiętany, ale nie zawsze masz dużo czasu, żeby pogadać. Jakich sposobów używasz, żeby on się otworzył, zrobił tą minę, którą chcesz? Staram się uśmiechać. Wiem, że w przypadku mnie to rzadko wychodzi, tak? Ale jednak staram się uśmiechać, zachęcając drugą osobę do uśmiechu, no bo to jest pierwsza rzecz taka, która powoduje, że osoba, którą się fotografuje, pokazuje uczucia, mimika twarzy zaczyna pracować. Pojawia się ten błysk w oku, dzięki czemu możemy zrobić to zdjęcie, które będzie właśnie oddawało idealnie emocje. Czyli prowokujesz swoim zachowaniem, prowokujesz zachowanie modela, tak żeby to wyszło. Tak. Ile czasem zrobisz portretów, zanim wybierzesz ten właściwy? Kilkadziesiąt. Aż tak? No, żeby znaleźć ten właściwy błysk w oku, jak jest czas, to wtedy tych zdjęć naprawdę dużo powstaje.
Jeszcze chwilę i jeszcze niech pan się uśmiechnie. O, dobrze, dokładnie, patrzymy do mnie. Dokładnie. O, jeszcze w prawo. O, trochę nie. Nie, jeszcze raz. Może teraz groźniej, tak? A później znowu uśmiech. Co robimy dobrego za tydzień? Bo słyszałem, że wybywamy do ciebie. Tak. Mhm. Za tydzień będziemy w Gdańsku. Będzie się wiele rzeczy działo w Gdańsku. Mhm. Także będziemy podsumowywać nasz cykl. Mhm. Znajdziemy na pewno jakieś bardzo fotogeniczne miejsce, które też pokażemy. Sam wspomniałeś, czasem warto ruszyć, ale nawet trzeba ruszyć się ze studia, żeby znaleźć lepszy kadr. Za ten dzisiejszy dziękuję, za rozmowę też. Bardzo dziękuję, panie Michale. Michał Wesołek, fotograf Team Huawei. Rano z nami w Onet Rano Wiem. Dziękuję za dziś. Widzimy się jutro, jak zawsze, a za chwilę Newsweek opinie i szanowna pani redaktor Renata Kim.